A wie pan o tym, że na przykład powinien powstać komitet monitorujący, czyli takie ciało, które będzie nadzorowało wprowadzanie Krajowego Planu Odbudowy, implementowanie go. Rozumiem, że to jest dalszy krok w likwidacji państwa polskiego. Planowa polityka Unii Europejskiej. Prawo i Sprawiedliwość chce likwidować państwo polskie. Nie, no myślę, że te wymysły Unii Europejskiej są w tym kierunku. To nie są wymysły, to jest coś, pod czym wyście się podpisali. Ja nie. Pan za tym głosował, panie pośle. Za czym? Za tym. Nie. Za Krajowym Planem Odbudowy. Za Krajowym Planem Odbudowy, tak, ale nie za żadnymi aneksami. W ogóle nikt nam nie przedstawiał jakichś tego rodzaju rzeczy. A to, że wam ktoś tego nie przedstawił. Ale to, panie pośle, to proszę się z pretensjami zgłaszać do pana premiera. W 2024 roku podwyższona opłata rejestracyjna za samochody spalinowe. 2025 rok strefy wyłącznie dla pojazdów niskoemisyjnych w największych miastach. 2026 nowy podatek dla wszystkich właścicieli pojazdów spalinowych. Do tego wszystkiego się zobowiązaliśmy w Krajowym Planie Odbudowy, panie ministrze, tak? No tak, to prawda. No i... Coś jest nie tak. To nie jest normalne. No ja mogę tylko powiedzieć tyle, że premier mówił, że to są jakieś wymysły opozycji.